Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Xizer i nas w kolejnym odcinku, moi mili, na kanale. Jeżeli chodzi o oczywiście tryb wyzwań, zawsze nagrywam z spornikami, no ale zaraz tak się składa, że w sobotę akurat tam drugą zmianę, więc nie będę w stanie nagrać po prostu. Dlatego nagram to niestety sam, bo jest no niepocieszające zbytnio tutaj, kurczę, tryb wyzwań, czyli nieodebrana dostawa. W tym tygodniu nie otrzymaliśmy pełnej dostawy sprzętu, więc nie będziesz mieć wszystkiego, czego możesz potrzebować. Poprawnie odkryj rodzaje duchów w Brownstone High School, także super, gramy na szkole, moi drodzy. No i co, jeżeli oczywiście odcinek się wam spodoba, pamiętajcie o lajkę się w górę, o subskrypcji na kanale i o komentarzu, moi drodzy. No i co, ja się, o, ja pieprzę, how spicy. O Boże, jedyny, no powiem tak, no super to wygląda. O Jezusku, co to za gówno. Dobra, no cóż, lecimy tak jak mamy tutaj itemami. No i co? Ja, moi drodzy, bo tu wiem, że niektórzy z was sobie lubią daily opowiastki moje oczywiście słuchać, więc ja poopowiadam oczywiście, jak było. Bo wczoraj akurat tylko Until Dawna nagrałem, jeżeli chodzi o to, dlatego nie byłem w stanie trochę wam rzucić materiału z fazą, ponieważ wróciłem też później do domu, kurczę. No i wiedziałem, wiecie, wiem, że ogrywam tego Until Dawna, więc chciałem go jak najszybciej skończyć. Okej, ale mamy za to... A wysrane w te zdjęcie, gdzie on jest? No, zajebiście, szafka. Spoko. Nie wiem, czy nie od razu eksplodować tego i czekać na Hunta, wiecie? To jest dobry pomysł, jakby nam to za długo potrwało. Ale no, wczoraj tylko nagrałem Until Dawna, bo było dość późno. Ja też nie miałem jakoś, miałem ograniczony czas troszkę, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ale dzisiaj mam chyba troszkę tego czasu, jutro mam drugą zmianę. Dzisiaj, moi drodzy, będzie stream. Raczej z jakiegoś horrorku ogólnie. Coś tam pobiorę. Mamy troszkę tego do ogrania, więc jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam serdecznie o godzinie 19, jak ktoś by chciał wpaść. Pewnie półtorej godzinki albo coś takiego, moi drodzy. No i co? Wczoraj powiem wam, że po tygodniowej przerwie było wysoko. Dosłownie, kurczę, tak mnie nogi bolało od stania 8H pod rząd. Ale to nie ma co się dziwić, wiecie, jednak taka dłuższa przerwa troszkę. Wrócicie, to nagle taki zapierdziel był troszkę. Dzisiaj też był zapierdziel, ale dzisiaj się czuję dobrze ogólnie w miarę. Także nie ma co... What the fuck? No to ciekawe. To jest rura, tak? Jo. Nie ma co dramatyzować oczywiście, żeby tutaj powiem wam szczerze. No i co? No i tyle, kurczę. Wróciłem sobie elegancko, szybko, biorę sobie się do nagrywania, bo też oczywiście Until Dawn muszę dzisiaj nagrać, a sytuacja się tam rozbija w giereczce. Także jo, tam już widziałem tam te propozycje challenge, moi drodzy, bo Daily Phasmo to tak wiecie, to są zwykłe gierki, a tam trochę chcę to urozmaicić, chciałbym. Dlatego tam wrzucam jakieś tam koła i w ogóle itp., także możecie te pomysły podsyłać ciągle, ja tam będę zwracał na nie uwagę oczywiście. I co? I kurczę, tyle, moi drodzy, z gadania. No dzisiaj nic ciekawego się tak overall nie działo, ale mówię, mieliśmy takie trochę takie nieprzyjemne sytuacje w robocie, że przejścia takie nieprzyjemne dla nas, że musieliśmy wszystko wypierdzielić z maszyny i wrzucić nowo, bo mieliśmy taką produkcję pod nadzorem, która trwała aż do samego końca i jeszcze ciągle trwa na drugiej zmianie, także dość ostro, bym powiedział. No i co, sympatyczna pogoda taka całkiem nieźle, nie jest zła ogólnie, słoneczko całkiem świeci, kurczę. Chociaż troszeczkę, także to jest plus, bo wczoraj to było strasznie ponure, jak akurat skończyłem robotę, także... Well. No i co jeszcze z ważnych informacji, moi drodzy, najprawdopodobniej od następnego tygodnia, nie, od nie, za dwa tygodnie, będę chyba schodził z systemu. Więc będę miał normalnie... na szczęście tygodniówki, co oznacza streamy co sobotę. Bardzo się cieszę, nawet nie macie jaką tego tutaj... mega radochę mam. Bo no chcę wam dostarczyć content streamowy. A ostatnio, fun fact, robiłem większe viewsy na streamach niż na materiałach w ogóle, co jest niesamowite. Także kurczę, jest to intrygujące troszeczkę, ale ja wam oczywiście dziękuję, że na te streamy wbijacie. Jak nie, to pamiętajcie, zazwyczaj około 18, najczęściej 19, czasami się zdarzy, że 18. Także możecie kampić. Teraz stream najbliższy będzie dzisiaj o 19. No w sobotę nie będzie niestety, w niedzielę może będzie, zależy, bo ogólnie nam mówili dzisiaj tak, że niedzielę macie wolną, ale potem przyszli do nas i powiedzieli, nie macie jednak wolnej niedzieli, nie, nie, nie. Bo wiecie co, nie mam zamiaru tutaj chodzić jak idiota i będziemy raczej co rundę robić po prostu zgadywanki, jeżeli chodzi o duszka, bo ja się nie będę pierdzielił w tańcu, wiecie co? Obstawiam, że są trzy dowody, ale szukać pokoju mi się tak nie chce, bo mamy teoretycznie każdy item na to, nie? Tylko ja nie wiem, gdzie to może być w ogóle. No, łuknijmy sobie troszkę tam jednego tego, bo tutaj oczywiście psycha na ładnie zleciała. Weźmy sobie sól może. No, ale idę rozpierdzielić te lustro, bo kurczę, to może trwać wieczność naprawdę, moi mili. Może trwać wieczność. No, dobra.
No także z takich obowiązek, moi drodzy, to tyle. Także jeszcze 15 mam holter podpinany, coś takiego, kurczę, 15, także taką maszynę, co mi całą na 24 na godzinę mierzę jakby ciśnienie moje, serduszko. Nie wiem, gdzie to jest, to nie jest tutaj obok dosłownie? Smoke game. Dobra, YOLO, I don't care. Jak Hanta gramy. Okej. Parabol by się przydało wziąć. O Jezus, gdzie ty jesteś, duszku? Halo? No, powiem wam, że gadam na fałce, a parabolik nic nie słyszy. Holy jeepers. Halo? No raczej... O, idzie, idzie. O! Przyspieszył, jak mnie zobaczył. Dobra, dajmy sól od razu. Hello? Okej, nie jest to drive. Nie wiem, czy on nie przyspieszył, jak mnie zobaczył, moi drodzy. Nie wiem, czy to nie jest jakiś Gino na przykład. No, na pewno nie on, na pewno nie on. Na pewno nie Morek, by zapieprzał mało psychy. Wiecie co, piknijmy jeszcze raz. Ej, bro. To jest chyba Jean, to jest raczej Jean. Bezpieczniki mam włączone. Naprawdę przyspiesza ogólnie, jak mi widzi. Może mi zabić nawet, no siema, no. O, okej, zniknął. No ja tak, pikuję na niego i jakby mówię, on słyszy mnie i trochę słyszę takie tempo szybsze ogólnie, więc mi się wydaje, że to Ginolt, ale ile w tym prawdy, moi drodzy, nie wiem. Bo mi się wydaje, że nie zgasił bezpieczników, ale wolę tego nie sprawdzać i zacząć sobie nexta kulturalnie, bo I don't give a fuck. Także zobaczmy, czy Ginolt to jest. Może moja tutaj niesamowita inteligencja fazmofobicza ma rację, a może i nie ma racji, ponieważ nie jestem inteligentny w tą grę komputerową. Ale może tym razem akurat się uda. Na to liczę trochę, bo to rzeczywiście przyspieszało ogólnie. Dobrze, proszę państwa! To jest to. To są te godziny przegrane w tą grę komputerową. Bardzo mnie to cieszy. Spoko. Warto było odpalić przede wszystkim bezpieczniki. Naprawdę to był game changing tutaj w tym przypadku. Także spoko. Tylko jeszcze się, Piotrze, naucz ogólnie, jak oni działa i będziesz progamerem w tą grę. Weźmy tak może. Wiecie co? Smudge w razie... Albo wiecie co? Nie, w dupie mam tego smudge'a. I tak, jak powiem tak, jak będę miał zginąć, to i tak jest szansa, że mogę ten... zgadnąć i zginąć i tak mi zaliczy, także nie ma co tutaj, wiecie, z tym smaczem szaleć. Obstawiam, że wiecznie jest lustro, więc to jest spoko akurat, ponieważ możemy sobie zobaczyć od razu miejscówkę, gdzie kolega jest. Wiem, że ciężko ją jest znaleźć może. O, mama mia. Okej, jednak nie ma lustra co grę, są inne cursed objecty. Ja nawet nie wiem, gdzie są inne cursed objecty. How? Where is my cursed object, broski? I can see my cursed object, bro. Jakby for real, jakby... Excuse me. Mi się wydawało, że wszystkie cursed objecty tutaj na szkole się retną w pobliżu. Tutaj monkey pochyba, czy coś tam. Tutaj lustereczko, tu łódź, czy coś takiego. Tutaj rytualny okrąg. Well. No cicho, szapuki, co? No to chyba zmieniałem, moi drodzy, taktykę. Szajze, pikante. To leżało zawsze, ja tak rzadko gram na tej mapie, że... Dobra, first of all, chodźmy włączyć światło, które jest albo tam, to już będzie RNG. No obstawiam, że raczej jest to ogólnie wyzwanie z trzema dowodami, ale po prostu gramy pierwszym tierem itemów. Raczej myślę, że to jest główny jakby, główny tutaj jakby temat tego wyzwania. No szkoda, że nie ma tego lustra rzeczywiście. No można by było, wiecie, tak co chwilę robić jakby dodge lobby, żeby lustro się trafiało w sumie. Ale czy mi się chce? No zobaczymy ogólnie. No fajnie było usłyszeć, by gdzie kolega tutaj, wiecie, żeruje. No, światełko się pali. Sympatycznie. Sympatyś. Ale i tak, przyznam wam tak, że tak sobie pomyślałem w głowie właśnie, kurczę, Piotrze, nie nagrasz tego wyzwania, nie? I tak po prostu siedziałem przez chyba minutę, zastanawiając się, czy na pewno mi się chce nagrywać wyzwanie, czy może luźna gierka byłaby bardziej sympatyczna. Ale mówię, no nie, no kurde, no trzeba te wyzwanie nagrać, on trochę cringe.
Bez tego, bez nagrania wyzwania w tym tygodniu. Zawsze staram się nagrywać te wyzwania tygodnie jednak. Więc myślę, że warto było to zostawić. Ale na szczęście mówię, teraz tygodniówki mi wrócą. God bless for that. Więc nie będzie problemu zawsze w sobotę, kurczę, wsporników zbierać. Jeżeli wy nie macie wspornika jeszcze, abyście chcieli, to możecie śmiało zostawić wspornika, jeżeli macie tam opcję wpłacania 10 zł miesięcznie chyba. Bo to można anulować ogólnie. To jest jak subskrypcja na Twitchu, nie? Profity takie macie, że możecie sobie nawet ze mną offstream grać, bo jednak muszę to jakoś wam odwdzięczać, powiedzmy. Także jo. Także jakbyście chcieli, rzeczywiście macie wolne fundusze, żeby taką subskrypcję jakby dać, powiedzmy mi, jakbyście na Twitchu komuś dawali, to zapraszam serdecznie, kurczę, na nagrywki właśnie, kurczę, wyzwania tygodnia. Możecie tutaj dołączyć do nas, jak kogoś by nie było zawsze obecnego. Także myślę, że worth it ogólnie. Ale to jak już wy uważacie, moi mili. No powiem wam, że chyba będzie trzeba Dodge Lobby robić, co? Jakbyśmy chcieli rzeczywiście zaliczyć tego questa szybko. Ponieważ tak chodzę teraz po tych pokojach i czekam na freezing breath, żeby w miarę się zorientować w ogóle, który to jest pokój, ponieważ no nie mam zamiaru chodzić niestety z super ekstra termometrem pierwszego poziomu. Wiem, że może niektórzy z was go lubią, ale ja go nienawidzę. Nie będę ukrywał. Wolę jednak sobie przytrzymać prawy przycisk myszki, kurczę, na termometrze i zobaczyć, gdzie jest po prostu mniejsza temperatura. I wiecie, już sobie mam w głowie, aha, to jest tutaj. Dobra, spoko. No na razie to jesteśmy w czarnej dupie, nie? Ani żadnego odgłosu, ani nic. Gdzie w ogóle jest cursed object? Nie mam zielonego pojęcia. Cursed object. Cursed object. Cursed object. Psycha sitting już widzicie? Psycha lekko sitting. Hello, ghosty, please give me a sign. I'm begging you, man. I'm begging, begging you to give me a fucking sign. O Jezu, szkoła. Dlaczego taki quest akurat na szkołach? Jakiś speedrun mógłby być na szkole, ale nie, że akurat takie coś, kurde many. Ale ostatnio mówiłem, że za proste były 2 tygodnie pod rząd te... jak to się nazywa? 2 tygodnie pod rząd były za proste questy, więc teraz... teraz mamy rzeczywiście cięższy taki, nie? Więc... I wciąż i tak narzekam, nie? I wciąż niegrzecznie narzekam, no ale kurde, no... Parabolik pierwszego poziomu to daje takie kupsko, że to jest niesamowite, nie? No nie wiem, no chyba downstairs, nie? I think so. Dobra, idziemy tam. Gdzieś, kurczę, poszukać tutaj, wiecie, no. Poszukać, poszukać, no bujaka, bujaka, 619, no. Hello, ghosty. Kurde, no nie, no ta szkoła gaming. Nienawidzę szkoły, moi drodzy. Ja się lubię szkołę. Klimat ma spoko, naprawdę całkiem mroczny swój. No ale kurde, chodzenie z takimi itemami po szkole to jest suicide mission, mam wrażenie, wiecie? Hello, are you here? Próbuję ciągle tego freezing breatha znaleźć, ale... Ewidentnie mi coś nie idzie, a duch też nie jest śmiały. Także może jest to shade. Kto wie? Kto wie, wszystko jest możliwe, moi drodzy. Pamiętajmy, pamiętajmy. No i na razie to dupka zimna. Dupka pieska w słoiku. O! Walił światło mi? Nie wiem, czy to przeze mnie, czy to on. To jest dobre pytanie, wiecie, bo... Tak kliknąłem niby, ale... Tak zgasił, tak jakby immediately. Mara? Mam w głowie, zaznaczę sobie na zaś, bo... może to być Mara, actually, nie? Mam ochotę stąd dosłownie wyjść i zobaczyć, nie? Aż czy rzeczywiście zgadłem po tym kliknięciu jednym, bo to było automatycznie zapalenie i zgaszenie, nie? Więc to jest very big possibility. A chyba i tak nie znajdę pokoju, więc chyba tak zrobimy. Będziemy dodżować, moi drodzy, lobu, dopóki nie będziemy mieli lustra. Myślę, że to jest najbardziej optymalny pomysł na ukończenie tego. O kurczę, to mi przypomina moją klasę kiedyś taką. Była taka duża, ogromna, taka. Ja cię wsunę. No, nieźle. Dobra. Wracając do tematu, moi drodzy, no. Powiem tak, no ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest duszek. Tutaj w ogóle ja chyba nawet nigdy nie byłem, moi drodzy, ja pieprzę. A tu się nie da wejść. Well, I feel kinda scammed. Nie wiem, gdzie jest duch. Wiem, że zgasił mi światełko. Tak immediately, więc chyba po prostu znaczymy sobie Marę, liczymy na szczęście, że rzeczywiście tak jest, albo po prostu to było totalne, wiecie, jakby random. Random shit. Random shit, random shit. Patrzcie w ogóle, co, moi drodzy, sobie kupiłem. Oshi. Oshi, Oshi, te nasze ulubione, oczywiście, ale sparkling water, czyli gazowane. Jest też smaczne, naprawdę. Jest też naprawdę smaczne. Dobra, wiecie co, no mówię, to pierdziele.
Myślałem, że Hunt jest. A tu mnie zablokowały te drzwi. Zaznaczyłem Marę. No. Nie obiecuję wam, że ogólnie ukończę tego tutaj, te wyzwanie. Ponieważ. No. Jest ono średnie. Jest ono ciężkie po prostu. Nie jest całkiem ciężkie ogólnie, nie ukrywam. A wiem, że jeszcze muszę dzisiaj Until Dawn nagrać, a jest prawie 16. I. Polter. Ajajaj, no Polter! To gdzie ty rzucałeś many niby w ogóle? No kurczę, Poltergeist z tym się zrzucaniem kojarzy ostrym i temów, a nie. No to chyba był jakiś podszywany Poltergeist. Dobra, weźmy to, to i co jeszcze chcemy wziąć? Latarkę, no tak. Nie patrzę na sidequesty. Liczymy na lustro. Albo coś dla odpalenia Hunta, nie ogólnie, to by było też dobre. Albo coś na odpalenie Hunta. Na razie nie widzę nic, nie widzę... O, jest krąg, okej. Spoko, moi drodzy, mamy krąg, dobra, dobra, to se wyrzucę, idziemy po smadża Insta. I tak najpierw chcę włączyć bezpieczniki, żeby nie było, wiecie, może być znowu Ginold. A Ginold jednak przyspieszy przy włączonych bezpiecznikach, bez zgaszonych, to on, no, nie zrobi nic, także będziemy sobie myśleć, że jest to casual duch. Co ja tutaj na ekranie mam takie brudne, czy mi się wydaje? Nie, to mi się wydawało, okej, okay, nevermind, sorry for that. Weźmy Sul oczywiście też instantly. Damy mu na środek tego chyba kręgu. Wiecie, i zobaczymy, kurczę, no bo to nie ma co szukać. Mi się naprawdę nie chce szukać tych duchów w tym pokoju. Nie wiem, że to pewnie jest opcja, mówię, tak jak mówiłem, trzech dowodów, ale... For real, jakby, kurczę, no nie chce mi się naprawdę. Naprawdę mi się nie chce szukać tych pokojów na tym Brownstone High School. Brownstone, czy jest tutaj bezpiecznik? No. Czyli po tamtej stronie tym razem, proszę bardzo, widzicie? Widzicie? No i co jeszcze mogłem poopowiadać? Dzisiaj właśnie przed chwilą sobie wziąłem ostatni antybiotyk już. Bo miałem antybiotyki na gardło przepisane, także kaszel mi troszkę ogólnie już przeszedł. Nie, już to przez to rzeczywiście, że brałem ten antybiotyk, tylko antybiotyk był wprost na gardło, więc... Nie wiem, w czym miałoby to pomóc, ale rzeczywiście jakim cudem pomogło. A myślałem, że kurczę, ten kaszel będzie mnie trzymał i trzymał, ale na szczęście tak nie było, także fajnie. Już jestem wyzdrowiały w 100%, także zajebiście ogólnie. No i spoko, kurczę, te choroby, kurde, trzymało, tak mnie to było straszne, ta choroba, naprawdę. Ale już jest w porządeczku, także miło. Bardzo miło, moi drodzy. Dobra, no co? Tutaj się otworzy drzwiczki, tu się skampimy w razie W. Mogłem aparaty wsiąść w razie, co wiecie, na pol... No, okej, okay, zróbmy tak, Akrzyli, bo ja będę raczej od razu uciekał. Chodźmy sobie po aparat, żeby w razie co zrobić, wiecie, zdjęcie fantoma. Bo kto wie, może to akurat będzie fantom, nie? Jakby... Szanse są spore. Kurczę. Szanse są spore. Także weźmy sobie kulturalnego tutaj aparacika eleganckiego. Siup, dobra. I co, trzeba ku spamić, kurczę, jak najszybciej w razie co, bo nie można 1, 2, 3 niestety. Well. Dobra. Tylko ja muszę wtedy latarkę sobie też szybko tutaj dać, żeby podnieść to, żeby potem... A nie, na ciemko, po ciemku mogę biec w sumie, palone. Okej, okay, moi drodzy. Lecimy dur. Dobra, koleżanko. Stepnęłaś w ogóle w tą sól? Stepnęła, okej. Okay. O, casual. Ajajaj, casual, moi drodzy. Może oni by było tak widoczne całkiem sporo. Ale to jest RNG, no widać, to nie jest Phantom, nie jest to Bright też. Casuality jakiś tutaj, nie to chyba. Bo nie jest wolniejszy, nie? Może to Twins? Mining chyba też to nie jest, co? No ta, nie no, słyszymy ją perfekcyjnie, nie? Tego nie chcemy, chcemy bardziej to. Bardzo ją wyraźnie słyszę, ale to nie wykrywa, widzicie? To jest dramat. Pierwszego tieru ten to naprawdę jest przykra rzecz. No stepy są. No niestety tam to niezbyt oddaje. Pokmy. No zrobię sobie zdjęcia tej soli. Dlaczego by nie? No nie wiem, no znaczy o niego, chociaż to raczej tripuje z tym, no ale... Ale nie wiem, czy on był troszkę wolniejszy, czy mi się wydawało ogólnie rzecz biorąc, tak... Taki długi hunt to jest w ogóle, what the hell? No dobra, okej, okay, no...
Pierwsza myśl mówią, że jest najcenniejszą myślą, więc tak też zrobię. A nie wiem jak z tym movement speedem ogólnie, bo... Może był trochę wolniejszy, no mówię, nie? Ale zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy. Bo tak to nie wiem, no... Hunted to nie był raczej też. Strzelamy w Oniego. Tak mi się wydaje, że mógłby to być Oni. Spirit, no dobra, nieważne. Widzicie, to ja nie umiem rozpoznawać naprawdę Oniego, nie wiem. Wiem, że... Widziałem filmik na YouTubie, ale jakoś tak... Nie potrafię naprawdę. Chociaż raz mi się udało ostatnio. Nie, tego nie chcę. A dobra, to już mogę wziąć sobie. Weźmy sobie parabol, który jest totalnie useless na tym poziomie, naprawdę. No i latara. Tylko my tutaj mamy Edward Shawcross. No ciężko, ciężko. Pierwsze ładne... O kurde, jaka ciemnica, many. Pierwsze zgadliśmy perfekcyjnie, bo fajnie akurat Gino nam się trafił. Także może fajnie, jak teraz byłoby akurat, kurczę, jakieś lustro i byłaby jakaś lokacja obok, to byśmy sobie mogli full investigate'a przeprowadzić. Będzie lustro, 100%. Patrzcie to, żartuję. Gdzie jest curse object teraz? Ja nawet nie wiem, ty, no nie ma. To jest freezing breath, ale... A, bo to pada śnieg. O, Jesus. No kurczę, średnio, średnio. Średnio to się, moi mili, prezentuje. Światełko to jest? Nie. Po tamtej stronie. Ten parabol pierwszego poziomu jest strasznie słaby. Ma małego range'a, ma, to jest główny problem. No ale jest to pierwszy tier, nie ma co się dziwić chyba, nie? Jest to pierwszy tier, więc dziwoty nie ma tutaj. Dziwoty nie ma. Nie wiem, gdzie jest ten curse object, czy ogólnie co to może być, nie? Jako ten curse object, bo ja mówię, ja tam nie wiem. Na szkole sobie raz na ruski rok strasznie gram, jakieś właśnie wyzwania albo coś w ten desen, więc... I don't know. Palmy sobie światełko, moi drodzy, no i co, no i... No co, lecimy w poszukiwania chyba, kurczę sobie, raczej takie ostatnie mi się wydaje, chyba że zgadniemy ducha teraz jakimś cudem. Bo kurczę, tak chęci na granie tego to tak nie są za duże na tym trybie wyzwań. Bardziej, że jutro do roboty, a teraz też jestem ugadany, kurczę. Nie wiadomo jak jest, to wiecie, to... A jeszcze Until Dawn do nagrania właśnie, dlatego tak kurczę patrzę na czas troszkę. Hello, ghosty! Can you give me a sign, bro? Na razie cichoszanie. Parabol pierwszego poziomu jest naprawdę tragiczny. Tu się zapalmy. Ej, broski. Tu freezing breath był, mi się wydawało. Wydawało mi się, na pewno mi się wydawało. Proste, że tak, oczywiście. Oczywiście, że mi się wydawało. No dobra, moi drodzy, no tu ptamy. Tyle, ile możemy, to tu ptamy, nie? Are you here, bro? Chyba nie, co? Możecie zastanowić, jaką taktykę wy podjęliście w tym w ogóle wyzwaniu, bo raczej obstawiam, że większość z was chyba to przeszła. Chyba, że też nie mieliście ochoty, bo no, jest to szkoła z pierwszymi tierami itemów. Więc tak raczej średnio. Raczej średnio. No dobra. Cichosza. Tu otwarte lekko, niby uchylone. Are you here, bro? Can you do something? Myślę, że tutaj freezing lekki miałem, ale chyba nie. Chyba też tripuje znowu, co? No raczej tripuje, no. Tripowski jestem chyba. No dobra, kurczę. No idziemy dalej, no. Przegląd szkoły dzisiaj mam, moi drodzy. Remont robimy. O, właśnie, remont! Dzień bez remontu to dzień stracony, no pamiętajmy. Dobra, wszystkie drzwi teraz remontuję, elo. Wszystkie drzwi teraz remontuję, bo tak nie może być, że ja prawie bym zapomniał o remoncie, moi drodzy. Najlepsza część tej gry. Remontowanie, a ja prawie o tym zapomniałem. How dare I? Iść elegancko. Takie, wiecie, takie spokojne tutaj są te. Spokojne tutaj, remonciki, takie klasyczne. Klasyczne. No i co? No i nie wiem, gdzie jest ten dłużek, no. Zobaczcie, jak słyszycie telefon w tle, ktoś do kogoś dzwoni tam u mnie na chacie. No i co? No i nie wiem, ty. Jestem clueless, kurczę. Ten parabolik, on nic nie daje, naprawdę nic nie daje. Naprawdę parabolik nic nie daje, dlaczego tak to właśnie musi być, moi drodzy? Cholera wie, gdzie to jest. Naprawdę, jakby jestem totalnie zagubiony. Totalnie zagubiony jestem. Się napiję. Good.
słodkiego, miłego życia. Wiadomo jak jest. Zajdziemy sobie jeszcze oczywiście kulturalnie na dół i sprawdzimy, co w trawie piszcze, ale no kurczę, no... Jakoś nie potrafię pokoju znaleźć. Dzisiaj duchy są strasznie nieśmiałe, nie? Chyba wiedzą, że o, Piotrek ma dzisiaj nie tyle czasu, jakoś niesamowicie dużo. O, okej, waliło bezpieczniki. A to coś tutaj zobaczę, czy nie? To raczej... Nie, to przeze mnie po prostu. Okej, spoko. Czaje bazy. Baza jest czajona. No, ale chyba nie znajdziemy tego pokoju, no. Wydaje mi się. Can you give me a sign, bro? Come on! No, ale myślę, moi drodzy, że naprawdę najlepszą taktyką no to jest po prostu dodżowanie lobby, posiadanie albo lustra, albo kręgu rytualnego, po prostu robienie huntów over and over again. I tak możecie sobie to wyfarmić, bo ja tego na pewno nie skończę dzisiaj na ten materiał, bo mi się nawet nie chce tego robić. Przyznaję bez bicia. Jest to, cierpię w tym momencie, ja czuję cierpienie, nie? Staram się znaleźć ten pokój. Tu jest wyjście, które bardzo mnie kusi, ale nie. Jeszcze walczę. Jeszcze chwilkę powalczę. No tylko tak, kurczę, powiem wam, że... Niby chcę walczyć, ale tak... Nie wiem, no. Tak średnio, średnio coś tutaj. Zwiedzanie szkoły robimy, jak już mówiłem, no. To jest wejście, no myślałem, że na halę. To nie, tutaj gdzieś pewnie jest na halę. O, tutaj. Hello? Nie no, cicho, trza jest, nie? To jest szkoła bez ducha, actually, moi mili. Szkoła bez ducha. No co, no kurde, no ja nie wiem, no co, no. No, no główienko pstro, moi drodzy. Nie wiem, gdzie jest ten item, możecie dać mi znać, jak ktoś zna z was... respy wszystkich przeklętych przedmiotów. Ponieważ... A, pozytywa tu jest, patrzcie. Dobra, jolo. Okej. Okay. I? Coś tego typu, Benz? Hello, I'm downstairs. Can you come to me? Hello? No, gówno słyszę, powiem szczerze. Revenant? Czy do ogen? Aj! Chyba. Oho. No chyba tcha jasty, nie? Raczej możemy się zgodzić we dwóch. We dwóch. No, to i tak, no jest szybki, nie? Ogólnie raczej tcha. Albo moroj, ale nie, no właśnie, albo tcha, albo moroj. Chyba tcha i raczej nie Revenant, bo mnie raz tam nie słyszał już potem. Więc zaznaczę tchaja, zobaczymy, może jednak zrobimy tego investigate. Tak, teraz zgadnąłem to, zgadnąłem, hy. I... Gloria? Takie tempo? Well, dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Ja to pierdzielę soczyście ogólnie. Jak ktoś chce, dajcie znać, jak wam poszło na tym challenge'u. Ja osobiście nie jakoś nie mam chcicy na robienie tego. Także dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Jeżeli się oczywiście spodobało, pamiętajcie o lajkę się w górę, o subskrypcji na kanale, na komentarzu oczywiście. No i co? Dzięki za oglądanie, moi drodzy, trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!